Teatr Polskiego Radia. Rafał Kapeliński. Ależ masz, bracie, szczęście. Pocałuj mnie. Dlaczego? Jeżeli masz mnie za chwilę wywalić, to może najpierw jakaś gra wstępna. Powtarzałem w myślach tę samą wyuczoną formułę, stojąc w moim londyńskim mieszkaniu i wiążąc ten sam nudny węzeł na tym samym zmęczonym i wymiętolonym krawacie. Teraz myślałem o odzywce z grą wstępną jako jakiejś wunderwaffe, która miała mi pomóc podczas czekającej mnie rozmowy na temat warunków rozwiązania mojego kontraktu. Odzywka o grze wstępnej nie była moim pomysłem. W ogóle nie leżała w mojej naturze. Kiedyś, będąc w Nowym Jorku podczas tak zwanego roadshow, poznałem starszego i bardziej doświadczonego analityka, który przy piwie opowiadał mi, jak w swojej karierze był zwalniany, a potem ponownie zatrudniany przez ten sam bank przynajmniej 5 razy i za każdym razem udawało mu się podnieść wysokość odprawy. Sekwencja o grze wstępnej, według tego człowieka, zawsze robiła na jego rozmówcach piorunujące wrażenie. Obraź ich, żeby wiedzieli, że się ich nie boisz. Wszyscy tak robią. Jeżeli nie potrafisz do tego podejść cynicznie, to nie nadajesz się do banku. Nie masz nic do stracenia. Nawet jeżeli nie dostaniesz kasy, to ci przynajmniej ulży. Nie sądziłem, żeby cokolwiek mogło mi ulżyć. Chociaż powtarzałem sobie, że odejście z banku nie oznacza końca świata. Będę pisał, zajmę się czytaniem gazet i książek, powtarzałem sobie. Od 2 lat nie przeczytałem żadnej książki. Zrobiłem sobie listę lektur na następne 2 lata, bo tyle zazwyczaj trwało szukanie pracy w Londynie. Średnio podróżowałem służbowo 200 dni w roku, co doprowadzało moją Marysię do szału. Teraz będziemy mieli dla siebie więcej czasu. Powiedziałem do niej poprzedniego wieczoru, gdy leżąc nago przed telewizorem i jedząc frytki, oglądaliśmy jeden z pierwszych filmów Felliniego. No to się bardzo cieszę. Super. Wiesz, nie sądziłam, że doczekam dnia, w którym przestanie ci zależeć na tym banku bardziej niż na mnie. Spoglądałem w jej oczy i mogłem przysiąc, że bardzo chciałem, aby było to prawdą. Cieszę się, że znów jesteś zdrowy, wiesz? Jak to zdrowy? Wreszcie jestem dla ciebie ważniejsza niż ten cały bank. Uśmiechnąłem się do niej, wpatrując się w jej piękne, czarne oczy. Następnego dnia siedziałem wśród kilkuset innych pracowników mojego banku w jasno oświetlonej sali posiedzeń na 22. piętrze szklanego wieżowca w Canary Wharf, czyli niegdyś portowej dzielnicy, która teraz stanowiła centrum londyńskiego przemysłu finansowego. Rozejrzałem się po sali. Wokół mnie stało kilka osób z mojego wydziału. Widziałem poruszające się usta, ściągnięte twarze. Wszyscy ćwiczyli w myślach swoje chamskie kwestie, strategie, odzywki przed oczekującą ich rozmową w dziale kadr. Obok mnie stał jeden z moich najlepszych kolegów, Waldek. Przystojny, agresywny, zawsze pewny siebie. Poprzedniego wieczoru odbyliśmy długą rozmowę na temat oczekujących nas zwolnień. Będziesz walczyć o większą odprawę? Zapytałem go. Totalnie. Wycisnę ich jak cytrynę. Bez bańki nie wyjdę. Chcę 1 000 000 odprawy. Wiedziałem, że mówi prawdę. Waldek nigdy nie bał się konfrontacji. Zawsze mówił to, co myśli, co niekiedy przysparzało mu wiele kłopotów. Nie chciałbym być osobą, która zwalnia Waldka, pomyślałem. A ty? Ja też. Powiedziałem, wzruszając ramionami, jakby mówił o najbardziej oczywistej rzeczy na świecie. Ale Waldek tylko przyglądał mi się przez chwilę, aby zaraz zasłonić usta dłonią i zacząć się śmiać. Znaliśmy się od 10 lat. Zaczęliśmy pracować dla banku tego samego dnia i od razu zostaliśmy przyjaciółmi. Waldek był jedynym, który znał mój największy sekret. Przed studiami z ekonomii studiowałem literaturę. Tutaj muszę wyjaśnić, że w naszym banku 2 rzeczy mogły efektywnie zabić w zarodku każdą dobrze zapowiadającą się karierę. Blond włosy oraz magisterka z dziedziny humanistycznej. Z tego powodu nigdy nie wspominałem o moich studiach literackich absolutnie nikomu. Z wyjątkiem Waldka. Literatura była moją pierwszą miłością. Już w szkole średniej czytałem dużo i namiętnie.
Chciałem być jak Truman Capote lub Ernest Hemingway raczej niż George Soros lub Louis Bacon. Wielki Gatsby to była moja ulubiona książka. Znałem ją praktycznie całą na pamięć, łącznie ze słynnym pierwszym akapitem. A potem wszystko się zmieniło. Podczas naszego pierwszego roku Waldek i ja pracowaliśmy jako asystenci bardziej doświadczonych analityków. Ja pracowałem dla typa o nazwisku Roder, który też był starszym analitykiem, chociaż nie miał ku temu wykształcenia ani doświadczenia. Ale od samego początku Roder okazał się agresywnym karierowiczem, co w końcu pozwoliło mu szybko awansować. Nienawidziłem Rodera. Uważałem, że był zwykłym udawaczem i oszustem. Kilka razy zrobiłem dla niego kilka rzeczy, co następnie skrzętnie ukrył i reklamował jako wyłącznie swoją pracę. Raz szef działu sprzedaży poprosił go, aby przygotował krótką prezentację na temat firmy, którą twierdził, że zna od podszewki, a w rzeczywistości nie miał o niej zielonego pojęcia. Wtedy po raz pierwszy widziałem, jak Roder wpadł w panikę. Tak się złożyło, że znałem kogoś, kto miał kopię raportu na temat tej firmy, przygotowanego przez naszą konkurencję. Zapytałem Rodera, czy chciałby, abym mu ją załatwił, ale on urządził mi awanturę. Co ci przyszło do głowy, żeby nawet pomyśleć, że mógłbym wykorzystać czyjąś pracę? I to konkurencji. Następnego dnia przyszedł do mnie i poprosił, żebym jednak załatwił kopię tego raportu, co zresztą zrobiłem. Problem polegał na tym, że mogłem zatrzymać ten raport tylko na jeden dzień. Roder skopiował z niego całe rozdziały i wykorzystał je w swojej prezentacji, która okazała się wielkim sukcesem. Następnego dnia musiałem zwrócić raport. Przed pójściem na lunch zostawiłem go na biurku, ale kiedy wróciłem, raportu już na nim nie było. Zapytałem Rodera, czy gdzieś go przypadkiem nie widział, ale on zaprzeczył. Po kilku godzinach poszukiwań byłem na krawędzi rozpaczy. Wtedy zauważyłem Rodera w drodze do toalety. Gdy tylko zamknął za sobą drzwi, wpadłem do jego biura i zajrzałem do jego nesesera. W środku znalazłem raport. Wziąłem go i zwróciłem go tego samego dnia mojemu koledze. Roder nigdy o nim nie wspominał. Tego samego dnia, pełen oburzenia, postanowiłem porozmawiać o tym z Waldkiem. Czyli on wziął ten raport z twojego biurka? No tak. Co za typ. No, typ. Gorzej niż typ. On jest bezwzględny. Zrobi wszystko, aby się przebić. A na dłuższą metę mu się to nie uda. Wcześniej czy później ktoś się zorientuje, że robi wszystkich w konia. Wiesz co, Waldek? Trzeba tę mędę sabotować. No trzeba. Ale jak? No, jak się da. To jest człowiek zupełnie pozbawiony skrupułów. I miałem rację. Nie mogłem uwierzyć, gdy kilka tygodni później dowiedziałem się, że Roder celowo znacznie zawyżał koszty z delegacji oraz kłamał o swoich kontaktach w przemyśle. Jednocześnie widziałem, że rzeczywiście nie było niczego, czego by nie zrobił, aby się przebić. Marco Boli, szef Wydziału Bankowości Inwestycyjnej, kochał palić cygara. Wiedziałem, że Roder nigdy nie palił i nienawidził zapachu cygar, ale pewnego dnia podejrzałem go, jak kupował w sklepie bardzo drogie cygara. Po kilku dniach z niedowierzaniem stwierdziłem, że strategia Rodera zaczęła płacić dywidendy. W naszym wydziale pojawiły się plotki, że Roder ma zostać promowany do bankowości inwestycyjnej. Kilka miesięcy później miałem dosyć Rodera, jego bezwzględności, jego kłamstw, jego ego. Zwróciłem się do szefa wydziału z prośbą, abym został przydzielony do innego analityka. Waldek był pierwszym, który dowiedział się o mojej decyzji. Nienawidzę go bardziej niż kogokolwiek innego, powiedziałem Waldkowi. Nie mogę w to uwierzyć, że wszyscy dają mu się nabrać. Wszyscy myślą, że jest świetny. Słyszałem plotki, że ma zostać promowany. Ale Waldek nie mówił nic. Nienawidzę go. Powtórzyłem, oczekując, że Waldek też zadeklaruje swą nienawiść do Rodera, tak jak to robił w przeszłości. Ale Waldek nie mówił nic. Dlaczego nic nie mówisz? Przecież ty go też nienawidzisz. Waldek spojrzał na mnie i wzruszył ramionami. Ja go nawet lubię, powiedział nieoczekiwanie. Następnie wstał i wyszedł. Kilka dni później dowiedziałem się, że Waldek zgłosił się na ochotnika, żeby zastąpić mnie w roli asystenta Rodera. Waldek i Roder zostali dobrymi przyjaciółmi, chociaż pomiędzy nimi istniała spora różnica wieku. Gdy Roder wreszcie dostał promocję do bankowości inwestycyjnej, Waldek zastąpił go jako szef naszego wydziału. W dniu, w którym otrzymał promocję, Roder wstąpił do mojego biura i rzucił mi wyzywające spojrzenie. To ty wziąłeś ten raport, mały gnojku.
Wpatrywałem się w niego, starając się wytrzymać jego wzrok. Roder stał w drzwiach do mojego biura, ziejąc żądzą zemsty. Wreszcie syknął przez zęby. Pieprzony poeta. Uderzenie pięścią w twarz nie dałoby takiego efektu jak jego słowa. Czułem się jak znokautowany. Jednocześnie wiedziałem, że Waldek nie jest już moim przyjacielem. Pod rządami Waldka nasz wydział szybko stał się jednym z najlepiej zarabiających w całym banku, a Waldek był często wymieniany jako jeden z przyszłych liderów całej organizacji. Z czasem przekonałem się, że Waldek też potrafił być bezwzględny. Ciągle pamiętałem, jak po ataku terrorystycznym na Nowy Jork zwołał cały zespół i zrobił burzę mózgów na temat tego, jakie akcje należy kupować, żeby skorzystać na tej katastrofie. Wtedy wydało mi się to nawet zabawne. Właśnie w drugą wieżę wyciął samolot. O rany. O nie. Nie gapcie się w monitory. Dzwońcie do klientów. Kupować całą zbrojeniówkę. Nikt nam nie płaci za oglądanie telewizji. Pamiętam, że tego samego dnia miałem moją pierwszą randkę z Marysią. Oglądając po raz setny obraz walących się wież World Trade Center, opowiedziałem jej o Waldku i jego burzy mózgów. Wy nie macie sumienia. O co ci chodzi? O, ty się z tego jeszcze możesz śmiać? No dobrze. Proszę, obiecaj, że odejdziesz z tego banku przy najbliższej okazji. Nie chcę, żebyś pracował z tymi ludźmi. Wy wszyscy jesteście chorzy. Ja się nie zakochałam w facecie, który chodzi w garniturze, ale w fajnym chłopaku z zasadami, który wie, czego chce. Była tak oburzona, że z trudem udało mi się ją przekonać, żeby nie zostawiła mnie w barze z dwoma niedopitymi kawami, wielkim kawałkiem zbyt słodkiego sernika na stole i trzema prezerwatywami w kieszeni. Ciągle staliśmy ściśnięci w sali spotkań, oczekując na przemówienie w sprawie zwolnień. Wreszcie przez audytorium przeszedł baron, szef Wydziału Akcji. Był to typ mówiący z niemieckim akcentem i z wyjątkowo niesympatyczną rybią gębą. Mocnym, wyrazistym głosem zaczął swoją przemowę, jednocześnie rozglądając się pełnym współczucia wzrokiem po wypełnionej do ostatniego miejsca sali. Bardzo nam przykro, ale musimy zredukować nasz stan osobowy o 10%. 10% w skali całego banku oznaczało praktycznie całkowitą likwidację naszego działu. Obok niego siedziało kilku innych szefów. Wpatrywali się teraz w czubki swoich butów, czekając na koniec tego smutnego przedstawienia. Jedynym, który wpatrywał się w sufit, był Felix, z powodu swojego wyglądu zwany Piranią. Pirania był szefem tak zwanej podłogi. Podłoga była miejscem, gdzie siedzieli bankowi sprzedawcy i przekonywali klientów, głównie wielkie korporacje, do sprzedaży lub zakupu akcji. Tam krążyły największe pieniądze. Tam wszyscy chcieli pracować. Tam dzisiaj nie było zwolnień. Niewiele o nim wiedziałem, nigdy z nim nie rozmawiałem. Zawsze starałem się go unikać. Wyglądał na 55, może 60 lat. Wiedziałem tylko, że miał genialną pamięć, że zaczął jako krupier w Las Vegas, gdzie przed 30 rokiem życia udało mu się zbić wielką fortunę. Potem przeniósł się na Wall Street. Pół godziny później, wpatrując się w stojące na moim biurku ekrany Bloomberga, czerwone liczby dla spadków, zielone dla wzrostów, zdałem sobie sprawę z otaczającej mnie ciszy. Rozejrzałem się dookoła. Przez szklane ściany mogłem zajrzeć do biur kolegów. Wszyscy siedzieli teraz przy swoich biurkach w zupełnej ciszy, wpatrując się w telefony. Co chwilę ktoś podnosił słuchawkę, wstawał, zakładał marynarkę i patrząc na buty, oddalał się w kierunku windy. W międzyczasie kilka osób zdążyło już wrócić, dzierżąc w dłoniach szare koperty z kopią lakonicznego wypowiedzenia. Teraz pakowali się w ciszy do przygotowanych dla nich na tę okazję kartonowych pudełek. Brodzili wśród zrzuconych z półek niepotrzebnych już segregatorów i wybierali z nich pojedyncze kartki. Składali je na pół, chowali do kieszeni, jakby jeszcze miały się im do czegoś przydać. W rzeczywistości chyba nie chcieli wracać do domu.
Wtedy zobaczyłem wysiadającego z windy Waldka. W prawej ręce trzymał szarą kopertę. Machał nią teraz niczym chorągwią. Śmiał się pewny siebie. Wiedziałem, że dostał dobrą odprawę. Po chwili wszedł do swojego biura, zamknął za sobą drzwi i w geście triumfu zaczął boksować powietrze. Następnie zadzwonił telefon Franza, najstarszego analityka naszego działu. Przez ścianę widziałem, jak wstaje zdenerwowany, przygładza swoją łysinę. Garbiąc się, zakłada wyśmiewaną przez nas poliestrową marynarkę i wychodzi z biura, kierując się sprężystym krokiem w stronę wind. Ja z nikim nie będę się kłócił. Nikogo nie będę szantażował. Powiedział do mnie kilka dni wcześniej. I strasznie mi tym zaimponował. Stary, dobry Franz. Znałem go doskonale. Znałem też jego żonę, dwójkę dzieci. Zawsze zastanawiałem się, jak ta łagodna natura potrafiła przetrwać w naszym banku ponad 30 lat. Nagle zrobiło mi się go bardzo żal. Brakowało mu 2 lat do emerytury. To właśnie dla niego pracowałem po odejściu od Rodera. Może powinni zrobić w jego przypadku wyjątek, pomyślałem. I w tym momencie zapaliła się czerwona kontrolka na moim telefonie. Przez minutę lub dwie siedziałem jak sparaliżowany. Złapałem się na tym, że do ostatniej chwili miałem nadzieję, że mimo zapowiedzi zdarzy się cud, że ktoś skreśli moje nazwisko z listy zwalnianych osób. Ale teraz już nie było drogi odwrotu. Jednak ku mojemu zdziwieniu wyświetlacz pokazywał numer z drugiego piętra, gdzie mieściła się podłoga. Kowalski, Kredyt Nowum, słucham. Cześć, Piotr. Pamiętasz mnie? Tu Ewka, sekretarka z podłogi. Cześć, Ewka. Co słychać? Czy mógłbyś przyjść? Felix chciałby z tobą porozmawiać. Halo. Ale o co chodzi? Przecież mówię, że chciałby z tobą porozmawiać. Na pewno ze mną? Tak, z tobą. Ale dlaczego ze mną? Nie wiem. Jesteś pewna? Och, nie wygłupiaj się, przecież ci mówię. No, pośpiesz się. Założyłem marynarkę, poprawiłem krawat i ruszyłem w stronę windy. Podchodząc do szklanej klatki, z której niczym Zeus nad Olimpem Pirania panował nad podłogą, zauważyłem Ewkę. Ona ma na sobie więcej odcisków palców niż klamka, mówili życzliwi. Z szerokim uśmiechem na twarzy pokazała mi, abym wszedł do biura Pirani. Pirania siedział zgarbiony za swoim biurkiem, wpatrywał się w coś na monitorze. Na biurku przy jego dłoni leżały grube, rogowe okulary. Jego wielki brzuch opinały wąskie, czerwone szelki. Pokazał mi, abym usiadł i tyle. Teraz siedział przede mną, znudzony niczym mops. Rozejrzałem się po jego biurze. Na ścianie nad jego głową wisiała ogromnych rozmiarów wypchana żaglica, która teraz wpatrywała się w sufit. A w wielkim akwarium pod oknem pływały czerwone ryby z ciemnymi kropkami, które miały wyjątkowo niesympatyczne gęby. Piranie. Wpatrywałem się w niego z przerażeniem, aż nagle usłyszałem siebie, jak mówię: Na co pan czeka? I tak zaraz pan mnie wy... To może najpierw jakaś gra wstępna. Oczy Pirani mrugnęły. Na jego twarzy pojawiły się oznaki życia. Chcę 2 miliony odprawy, powiedziałem. Pirania podniósł głowę, przekrzywił ją na bok. Przyglądał mi się teraz z uwagą. A ja kontynuowałem. Coraz szybciej. Coraz bardziej nerwowo. Cieszę się, że nie będę tutaj już dalej pracował. Chciałem też powiedzieć kilka słów o zarządzie. To banda... zakłamanych, cynicznych, obojętnych, myślących tylko o własnym nosie, niekompetentnych drani, kompletnych idiotów, kretynów, debili i wariatów. Zakrztusiłem się, szukając nowych określeń. Jednocześnie pomyślałem, że w tak wulgarny sposób jeszcze w życiu z nikim nigdy nie rozmawiałem. Postanowiłem brnąć dalej. Którzy wyrzucają ludzi na bruk, jak tylko pojawiają się problemy. W ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że ten biznes jest cykliczny. A teraz chciałbym wreszcie usłyszeć, jaka jest propozycja zarządu w stosunku do mojej osoby, bo ja chcę stąd jak najszybciej wiać. Mam dla tego miejsca tylko i wyłącznie absolutnie pogardę. Pirania przekrzywił głowę, flegmatycznie sięgnął po cygaro i przerwał mi ruchem dłoni. Ucichłem posłusznie. Bardzo ładnie. Zapalisz?
Nie, dziękuję. Nie palę. Burknąłem i skrzyżowałem ręce na piersi. Podobasz mi się. Słyszałem o tobie dużo dobrego, ale widzę, że jesteś jeszcze lepszy niż twoja reputacja. Zamarłem. Jednocześnie czułem, że nie blefował, mówiąc, że o mnie coś wiedział. Słyszałem, że studiowałeś literaturę. Prawda? Znieruchomiałem, ale udało mi się nie spuścić z niego oczu. Wietrzyłem podstęp. Nieprawda, powiedziałem. Pirania się tylko uśmiechnął. Słuchaj, to nie tak. Nikt nie chce cię wywalać. Wręcz przeciwnie. Szukam asystenta. Co ty na to? Nie było człowieka w banku, który by nie marzył o posadzie na podłodze. I w całym banku z pewnością nie było absolutnie nikogo, kto nie chciałby zostać asystentem pirani. Chcę, żeby to była przemyślana decyzja. Wiem, że masz dużo ofert. Dobrzy analitycy zawsze je mają. Doskonale wiedział, że przez następny rok albo dwa nikt nie będzie chciał zatrudnić w Londynie żadnego analityka. Z drugiej strony ja też byłem asystentem szefa podłogi. A ja mam już swoje lata i nie będę tutaj siedział wiecznie. Ktoś będzie musiał mnie pewnego dnia zastąpić. Rozumiesz? Skinąłem gorliwie głową. Rozumiałem go doskonale. Wiem, że to spada na ciebie nagle i że musisz sprawę przemyśleć. Aby ci pomóc w podjęciu tak trudnej decyzji, chciałbym cię dzisiaj wieczorem zaprosić na kolację. W takim małym gronie, na 36 piętrze. Na 36 piętrze mieściły się pokoje, w których byli podejmowani tylko najlepsi klienci. Zwykli śmiertelnicy nie mieli tam prawa wstępu. Mam nadzieję, że możesz przyjść. O której? O 6. Przyjdę, wyszeptałem. Wiedziałem, że moje słowa oznaczały kapitulację. Cieszę się. W takim razie bądź gotowy na 6. Tylko się nie spóźnij. Dziękuję pan. No dobra. Teraz już się wynoś. Stałem w drzwiach, gdy pirania rzucił za mną: jesteś, gnojku, w czepku urodzony. Mimo woli uśmiechnąłem się do niego z wdzięcznością. A pirania tylko spojrzał na mnie, jakby zastanawiał się, czy nie popełnił właśnie wielkiego błędu. Spieprzaj. Kup sobie jakiś porządny krawat. Rzucił jeszcze i skinął ręką, dając mi do zrozumienia, że to już koniec audiencji. Dopiero wychodząc z windy, zdałem sobie sprawę, że pirania właśnie zaprosił mnie na comiesięczne spotkanie Managing Directors, czyli całej elity banku, która decydowała o wszystkim i wszystkich. Po powrocie do biura usiadłem w fotelu, rozluźniłem krawat. Chyba nie wyglądałem najlepiej. Natychmiast podeszło do mnie kilka osób. Sorry, stary, no, bardzo nam przykro. Wpadniesz o 6 do Koko? To był bar, w którym już tradycyjnie wszyscy spotykali się po cięciach w naszym banku. Tym razem miałem tam iść jako ten ucięty. Wszyscy będą... Wiesz, nas też wywalili. Zobaczysz, dasz radę. Gdzie twoja koperta? Nie mam koperty. Już nie wywalili mnie. Jak to? Zostajesz? Zostaję. Dostałem nową propozycję. Pirania chce, żebym został jego asystentem. Na dźwięk moich słów wszyscy znieruchomieli. Spojrzeli na mnie ze zdumieniem. Waldek wpatrywał się we mnie bez słowa, aby po chwili powiedzieć: gratuluję. I szybko wyjść z mojego biura. Po chwili byłem w biurze zupełnie sam. Wykręciłem numer do domu, ale Marysia nie odpowiadała. Marysia? Cześć, to ja. Wiesz, dostałem nową ofertę. Zadzwoń, proszę, jak będziesz miała chwilę. Kocham cię. Odłożyłem słuchawkę, odsunąłem fotel od biurka. Spojrzałem na swoje odbicie w drzwiach biura. Pirania miał rację. Mój krawat nie wyglądał najlepiej.
Przynajmniej w trzech miejscach zarejestrowałem tłuste plamy a la bolognese po przedwczorajszej kolacji we włoskiej restauracji w Soho, a z końcówki zwisało kilka smutnych nitek. Spojrzałem na zegarek. Była już czwarta. W uszach ciągle dudniły mi słowa pirani. Jesteś, gnojku, w czepku urodzony. Kilka minut później wybiegłem z naszego biurowca i znalazłem się na olbrzymim placu ze strzelającą w niebo fontanną po środku. Po drugiej stronie placu mieścił się nowo otwarty sklep z ekskluzywnymi garniturami. Zjajany wpadłem do środka i kupiłem najdroższy garnitur, jaki mogłem znaleźć. W drodze powrotnej do biura zobaczyłem stojącego przed wejściem do naszego budynku Franca. Czekał na taksówkę. Posępny, smutny, pogrążony w myślach. W dłoni trzymał papierosa. Obok niego stały zapakowane w kartonowe pudło jakieś segregatory. Nie chciałem z nim teraz rozmawiać. Nie wiedziałbym, co mu powiedzieć. Schowany za słupem obserwowałem, jak wsiada do taksówki, a potem jak jego taksówka znika za rogiem ulicy. Dokładnie za 10:06, ubrany w nowy garnitur i z przylizanymi do tyłu włosami, wszedłem do wytwornego, wysłanego czerwonym dywanem pokoju, w którym stało i sączyło wino kilkanaście osób. Poprosiłem kelnera o jakiegokolwiek drinka, a następnie podszedłem do dwóch starszych, bardzo sympatycznie wyglądających mężczyzn, rozmawiających w rogu pokoju. Nagle, jak spod ziemi, wyrósł przede mną pirania. Panie i panowie, czy mogę prosić o chwilę uwagi? Chciałbym przedstawić wam Piotra, jednego z naszych najzdolniejszych analityków i mojego przyszłego asystenta. I z całą pewnością jednego z przyszłych liderów naszego banku. Proszę, dołączcie do mnie w powitaniu go w naszym gronie. Przeszliśmy do sąsiedniego pokoju, gdzie czekał na nas gustownie nakryty stół. Usiadłem naprzeciwko pirani. Baron i kilku innych członków zarządu siedziało przy sąsiednim stole tak blisko, że mogłem ich dotknąć wyciągniętą ręką. Słyszałem ich każde słowo. Poczułem, że naprawdę mam wielkie szczęście. Ale po chwili, nieco zbity z tropu, przyglądałem się wymyślnym daniom, które kelnerzy starannie ustawiali na stole. Panie i panowie, przedstawię państwu nasze menu. Nasze przystawki to pisseladier, sałatka z homara i awokado albo krab z ogórkiem. Na danie główne polecam ryż z buraczkami i kozim serem. Pieczoną ośmiornicę z masłem czosnkowym lub stek. Na deser skoro... A nie mówiłem, że będzie trzeba zacisnąć pasa? A co ty tam naopowiadałeś o tych redukcjach płac? No? Nie, nie, nie przejmujcie się, nie będzie żadnych redukcji. Musiałem coś powiedzieć. Wtedy otworzyły się drzwi i do sali wszedł Roder. Ta sama para kłamliwych oczu wpatrywała się we mnie spoza okularów w ciężkich oprawkach. Roder usiadł naprzeciwko mnie. Przepraszam za spóźnienie. Siadaj, siadaj i na drugi raz się nie spóźnij. A teraz pytanie do mojego przyszłego asystenta i być może przyszłego szefa podłogi. Pirania zwrócił się w moim kierunku. Powiedz nam, jak tam nastroje na górze? Ludzie są rozczarowani, ale wszyscy rozumieją, że zarząd prawdopodobnie podjął jedyną słuszną decyzję. Bzdura. Nikt nie narzeka? Nikt się nie awanturuje? Kilka osób było bardzo niezadowolonych, ale nie było awantury. A ja słyszałem takich dwóch w korytarzu. I co? No nie wiem, czy mi wypada. Śmiało. Mówili, że zarząd to banda stetryczałych idiotów. Dobra, 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 przestańcie już. W imieniu stetryczałego zarządu proponuję toast. Stojąc z kieliszkiem w dłoni, poczułem się nieswojo, ale szybko udało mi się przegnać wszystkie ciemne myśli. Po kolacji przeszliśmy do innego pokoju, gdzie podano nam kawę. W ciągu ostatniej godziny poznałem wszystkich szefów działów. Wszyscy mi gratulowali, jednocześnie wróżąc wielką karierę. A ja ciągle czułem się nieswojo. Zacząłem się nad tym zastanawiać. Siedziałem na wygodnej sofie, znajdowałem się w tym samym pokoju, w którym teraz głośno rozmawiali, klepali się po plecach i śmiali tubalnie najważniejsi ludzie w banku. Jednym słowem, mogli mi zaoferować karierę, o której od zawsze marzyłem.
ale ja ciągle miałem przed oczami obraz czekającego na taksówkę Franca. Nagle poczułem stojącego za mną Rudera. Zapalisz? Odwróciłem się w jego stronę. Gratulacje. W jego głosie brzmiała szczera nuta. Być może naprawdę był pod wrażeniem mojej nagłej promocji, albo po prostu postanowił, że byłoby dobrym pomysłem zakopać topór wojenny z kimś, kto będzie tak blisko piranii. Dziękuję. To naprawdę duża sprawa. Naprawdę duża. Zgoda? Zawahałem się. A potem powiedziałem... Zgoda. Kiedy zaczynasz? Już jutro. Spojrzałem na jego rękę, która z wewnętrznej kieszeni jego marynarki wyciągnęła drogo wyglądające cygaro. Nie, dziękuję. Odpowiedziałem. Felix! Kogo ty wziąłeś na asystenta? Nie pali cygar? Pirania roześmiał się, wzruszył ramionami i odwrócił głowę w drugą stronę. Hawajskie. $200 sztuka. Powiedział Roder, ponownie oferując mi wielkie cygaro. Teraz... musisz się do pewnych rzeczy przyzwyczajać. Zauważyłem, że miał wyjątkowo gładkie dłonie i starannie opiłowane paznokcie. Rozejrzałem się. Rzeczywiście, nie było w pokoju osoby, która nie paliłaby cygara. Wahałem się przez chwilę. Dziękuję. Powiedziałem wreszcie, biorąc do ręki wielkie cygaro. Teraz widzę, że jednak zrobisz karierę. Powiedział i zaczął się głośno śmiać. Też się uśmiechnąłem, a raczej zarżałem. Chyba trochę za głośno. Obserwowałem go, jak ciągle rozbawiony sięga do wewnętrznej kieszeni swojej marynarki i nonszalancko wyciąga z niej 50-funtowy banknot. Składa go w pół i nie odrywając ode mnie oczu, ustawia go nad świecą na stole. Po kilku sekundach, nie odrywając ode mnie wzroku, podetknął palący się jaskrawym płomieniem banknot pod mój nos. Na chwilę zamknąłem oczy, ale to nic nie pomogło. Ciągle widziałem czekającego na swoją taksówkę Franca. Ciągle widziałem stojące obok niego kartonowe pudło. Ciągle widziałem, jak pochylając głowę wsiada do taksówki. A w uszach usłyszałem słowa barona. Naprawdę musimy zacisnąć pasa. Ogień powoli trawił trzymany przed moją twarzą banknot. Mimo największych wysiłków... nie mogłem oderwać od niego wzroku. Roder wpatrywał się we mnie uważnie. Po chwili na jego twarzy pojawił się drwiący uśmiech. Wpatrywałem się w ten płomień przez kilka sekund w zupełnym bezruchu. Coś się stało? Nie martw się, wrzucę to w koszty. Nikt się nie pokapuje. Nie wytrzymałem. Walnąłem go w gębę tak mocno, że trzymając się za szczękę, wylądował po drugiej stronie pokoju. Wszyscy natychmiast wstali z foteli, zaczęli się fałszywie uśmiechać. Kilka osób pochyliło się nad leżącym pod ścianą kształtem. Ktoś podniósł z podłogi klące się cygaro. Pirania rzucił się na mnie, złapał mnie za rękę. Aby uspokoić sytuację, szybko wyprowadził mnie na taras. Oparłem się rękoma o barierkę. Przede mną rozciągała się piękna panorama Canary Wharf. W oddali plaza One Cabot Square, Canada Tower, czyli najwyższy drapacz chmur w mieście. Za nimi mosty na Tamizie, lotnisko City. Pirania ciągle stał obok mnie nieco roztrzęsiony. Co to było? Zwariowałeś? Odpowiesz mi, grojku, czy nie? Nie byłem w stanie mu odpowiedzieć. A on szarpał mnie za ramię, wpatrując się ze wściekłością mi w oczy. Mam ochotę cię zamordować. Chwila i to zrobię, mały gnoju. Słyszysz mnie? Cholera jasna, dlaczego go uderzyłeś? Przepraszam. Wsadź sobie gdzieś to twoje przepraszam. Dlaczego go uderzyłeś? Powiesz mi, albo lecisz przez tę barierkę. Dlaczego pan to robi? Dlaczego robię co? Nie chcę pana pomocy. Brzydzę się tym bankiem. Nie chcesz mojej pomocy? Brzydzisz się tym bankiem? Jesteś pewien? W twoim wieku pracowałem w punkcie naprawy odkurzaczy. Za kilka stów w miesiącu. Ten bank zapłacił za mój dom, za edukację moich córek, za dobre życie, za moją emeryturę. Przemyśl to sobie. Ale dlaczego chce pan pomóc właśnie mnie? Bo tak mi się podoba. Pan kłamie. Musi być jakiś powód. Nie ma powodu. Jeżeli wydaje ci się, że jesteś lepszy od innych, to jesteś w błędzie. Pan kłamie. Ja kłamie? Tak, widzę, że pan kłamie.
bo też studiowałem literaturę śmierdzielu. Pan? A co? Nie wierzysz? Nie wierzę. Ale z ciebie jest gnojek. Piranio rozejrzał się ostrożnie, tak jakby chciał się upewnić, że nikt nas nie słyszy, i zaczął recytować. Gdy byłem młodszy i wrażliwszy, ojciec mój dał mi pewną radę, nad którą do dziś często się zastanawiam. Ile razy masz ochotę kogoś krytykować, przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie mieli takie możliwości jak ty. Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. To był pierwszy akapit z mojego ukochanego, wielkiego Gatsby'ego. Teraz wierzysz? Chyba sobie zdajesz sprawę z tego, że po tym, co się stało, moja oferta nie jest już aktualna. Nie mogę dla ciebie już nic zrobić. Piranha odwrócił się i wyszedł.